dla mnie. Tu jest administracja. O Boże. Muszę tu gdzieś trafić, to będę się plątać teraz. Technologie series. Aha, to są te sklepy, tak? O, super. Ochrona osobista, brama. Wspomnienia z Ilium. Muszę gdzieś tu trafić. Tylko co to jest? Punkt słówkowy? Gdzie tu trafić w ogóle? Muszę się obrócić. Transport i ładownia. Chyba muszę wrócić. Zaraz, no na pewno nie tędy. Tędy też nie. To może jednak tędy. Wybaczcie, ja mam... Ja kompletnie nie potrafię korzystać z mapy. Ogłosiła, że chce pozwać Radę Cytadeli. Jeszcze jak jestem gdzieś pierwszy raz w jakimś miejscu, słuchaj, to już w ogóle wiem, się gubię. Słuchaj, wiem, że rodzina Kirosa pilnie potrzebuje tych danych. Masana Dankius nie dała nam czasu, żeby się spakować. Co? Czy coś chcesz ode mnie? O co chodzi? Mam tu ważną rozmowę. A, to od niego znalazłam dane. Dobra, to mu to oddam. Słyszałam twoją rozmowę. Czy to tych danych szukasz? Archiwum reprodukcyjne rodziny Kirosa. Znalazłaś je. Dziękuję. Cała moja rodzina się zamartwiała. Te dane są bezcenne. Już straciłem nadzieję, że odzyskam je z budynku Nasany. Dlaczego te dane są takie ważne? To genetyczne archiwum całej rodziny Kirosa. Używa się go do negocjacji reprodukcyjnych najwyższego szczebla. To chyba coś podobnego do ludzkiego rodowodu. Bez niego twoja pozycja negocjacyjna jest bardzo osłabiona. Gdybyśmy stracili te dane, moja rodzina ucierpiałaby na wiele pokoleń. Mogłaby nawet wyginąć. O mój Boże. Straszne. Oto twoje dane. Mam nadzieję, że wam się przydadzą. Nawet nie wiesz, jak bardzo, człowieku. Nie mam pojęcia, kim jesteś, ani skąd je masz, ale dziękuję. A tu coś za fatygę. Niech ci los sprzyja. Dzięki tobie sprzyja też nam. Fajnie. Dostałam jakąś kasę? O, 1500. Nie za dużo. Ale to nic. Fakty, fakty. Parkiet, transport. Którędy teraz? Gdzieś na prawo. To chyba tu. Kolejna przeszkoda pojawiła się na drodze ludzkiej ekspansji, kiedy kolonia na horyzoncie została zaatakowana. Rada dała do zrozumienia, że ataki są tragiczne. Wiesz, dzięki towarom z układów Terminusa interes świetnie się kręci. No nie wiem, niektóre są chyba niebezpieczne. I o to chodzi. Im bardziej niebezpiecznie, tym więcej pracy przy kontraktach. Zhakuj terminal. O, nie widzę tego. No. Nie to. Kurde. To. Co? Ej. O co chodzi? Co ja mam z tym zrobić teraz? Nie, jeszcze mi się nie udało. Ona chce, żeby jakiego było dalmierza? O Boże. Jest na to jakiś klawisz? Omygy. Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Użyj dalmierza. No fajnie, gdybym wiedziała jeszcze, co to jest w ogóle. Sama nie wiem.
Przyjaciel jest mi winien przysługę. Poproszę go o zbadanie tego kontaktu. Aha, dobra, już rozumiem. O tym nowym narkotyku, który powoduje trwałe uszkodzenia układu nerwowego. Słuchaj, zmniejsza się liczba, jak się poruszam, że brakuje kilku rzeczy. Nie, nie mogę tam pójść, bo to miejsce zbrodni. Zamknęli. Tak, tylko że najemnicy zaćmienia, jakaś egzekutorka. Nikt nigdy nie zobaczy dodatkowych towarów i właśnie dlatego będziemy bogate. No i tak mi się zaraz straci to. Dobra, w tę stronę na pewno nie. Będzie trzeba iść w tamtą stronę. Dobra. Lekka panika. Nie wiem, może na policję trzeba iść. Albo, nie wiem, tu można w ogóle przejść. Dobra. Czy my jesteśmy... Nie. Czekajcie. a co to jest? A, o! Tu są te mapy gwiezdne, o których mówiliście. Fajnie. Wszystkie za 500, tak? Dobra, to kupujemy. Witamy w Baria Frontiers. Sklepik znajduje się tam. A no tu można w ogóle wejść? Nie. Tu? Nie. Co to za jedna? Shepard! Pewnie mnie nie pamiętasz. Jestem Shiala. Spotkaliśmy się na Feros podczas ataku getów. No, znowu jakaś Saren znajomka. Oddał mnie w niewolę Torianowi, a ty zabiłaś to stworzenie i uwolniłaś mnie. Obiecałam, że pomogę w odbudowie nadziei Zu. Właśnie z tego powodu jestem na Ilium. Jak sobie radzi nadzieja Zu? Dużo odbudowaliśmy. Zdobyliśmy nawet trochę przydatnych materiałów ze zniszczonego przez ciebie statku getów. Ale naukowcy egzogeni zostali wezwani z powrotem do bazy. Kazano im zabrać resztki Toriana. Mogę coś zrobić, żeby ci pomóc? Byłabym wdzięczna. Wyczerpałam już swoje zdolności dyplomatyczne, a wolałabym nie narobić bałaganu. Zniewolenie przez Toriana spowodowało u części kolonistów problemy ze zdrowiem. Zatrudniliśmy kolonialną grupę badawczą, która miała ich przebadać. Ale okazuje się, że kontrakt medyczny zezwala firmie na przeprowadzanie inwazyjnych badań nawet bez naszej zgody. Dlatego tu jestem. Dlaczego jesteś zielona? Nie wiem, jakiego koloru ona była wcześniej. Może niebieska? Opowiedz mi o tym kontrakcie na badania medyczne. Nasz problem zainteresował firmę Baria Frontiers. Zaproponowali, że za pół darmo przeprowadzą badania i leczenie. To od początku było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ale byliśmy zdesperowani. Drobnym druczkiem zapisano naszą zgodę na prowadzenie przez nich inwazyjnych badań dodatkowych, jeśli uznają to za konieczne. Co też zrobili. Naprawdę mogą zmusić was do tych badań? Nie. Ale mogą oskarżyć nas o złamanie kontraktu. Co oznacza, że będziemy musieli zapłacić im normalną cenę za dotychczasowe usługi. Nadzieja Zu dopiero co stanęła na nogi. Nie stać nas na to, Shepard. To niedobrze. Jakie problemy ze zdrowiem mają koloniści? Bóle głowy i skurcze mięśni. Podobne do tych, których doświadczali pod kontrolą Toriana. Czasami koloniści w pobliżu innej byłej ofiary Toriana wspólnie z nią odczuwali ból lub gorąco. To na pewno efekt śladowych ilości pasożytniczych zerodników Toriana. Teraz rozumiesz, dlaczego chcemy to zbadać i wyleczyć. No dobrze, zajmiemy się tym. Porozmawiam z grupą badawczą. Dziękuję, Shepard. Przedstawiciel Baria Frontiers zna całą sprawę. Czyli tamta laska, od której kupiliśmy mapy gwiezdne. Dobrze. To domyślam się, że będziemy musieli z nią pogadać.
Okej. Zaraz się tym zajmiemy. A jeszcze pogadamy z policjantem jakimś, bo tutaj jest jakiś oficer. Mogę w czymś pomóc? Szukam wojowniczki Asari imieniem Samara. O nie, co ona zrobiła? Zabiła kogoś? Spokojnie. Muszę tylko z nią porozmawiać. Co za ulga. Samara jest pierwszą egzekutorką, która przybyła do Nos Astra i boję się, że zacznie strzelać. Kilka godzin temu udała się do portu kosmicznego. Jeśli chcesz się tam dostać, podejdź na tamtym balkonie, przywoła taksówkę. Gdy się z nią spotkasz, zachowuj się uprzejmie. Egzekutorki ucieleśniają nasze najświętsze prawa i zwykle trzymają się przestrzeni Asari. Ona nie jest przyzwyczajona do kontaktów z obcymi. Okej. Okay. Nie chciałam tego uruchamiać, jak zwykle mi się uruchomiło. Czy Samara naprawdę jest aż tak niebezpieczna? Ci, którzy przestrzegają prawa, nie mają się czego obawiać. A każda egzekutorka bez wahania odda życie w obronie niewinnych. Egzekutorki są zobowiązane zabijać, kiedy napotkają zło. W przestrzeni Asari to się sprawdza. Ale denerwuje się tym, że jedna z nich jest tutaj, gdzie inne rasy mogą stworzyć nieprzyjemną sytuację. Dlaczego martwi cię to, że może się zetknąć z przedstawicielami innych gatunków? Kiedy egzekutorka zabija Asari, uznajemy, że miała ku temu powód. Nawet bez dowodów. Ale co będzie, jeśli Samara zabije człowieka? Uważasz, że przymierze zrozumiałoby jej działania i uszanowało jej uprawnienia? Wy nie radzicie sobie nawet ze swoimi własnymi religiami. Czy przymierze to zrozumie i zaakceptuje? A może zażąda dowodów? Miałabym poważny problem. O, masakra. Opowiedz mi o egzekutorkach. W dużym stopniu przypominają widma. Egzekutorki przemierzają przestrzenia Asari, chronią słabych i karzą winnych. Pistoletem. Większość z nich ma do spełnienia jakąś życiową misję, ale jeśli zetkną się z bezprawiem, poświęcą czas, aby je zwalczać. Co może być problemem? To starożytny zakon, który szanujemy, ale obecność jego członkini w Nos Astra budzi niepokój. Widma działają z ramienia Rady. Kogo reprezentują egzekutorki? Co? To trochę jak... Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć człowiekowi. One reprezentują swój kodeks. Nasz kodeks. To bardziej przypomina grupę religijną niż wydział prawny. Żadna przestrzegająca prawa Asari nie zakwestionuje rozkazu egzekutorki. Są zupełnie niezależne i żyją według własnego kodeksu. Egzekutorka prędzej umrze, niż go naruszy. Wow. Nieźle. Co? Dlaczego się martwisz? Czy Samara naprawdę jest aż tak niebezpieczna? Ci, którzy przestrzegają egzekutorki... Ale denerwuje się tym, że jedna z nich jest tutaj, gdzie inne razy mogą Szukam stworzyć. Samary. Powiedziałam ci, że jest w handlowej części portu. Możesz wezwać taksówkę, służy do tego podest na tamtym balkonie. Z podwyższenia na tamtym balkonie możesz wezwać taksówkę. Okej. Okay. Dziękuję za powodzenie z egzekutorką. Ale pójdziemy do niej później. Tak, pogadajmy najpierw z tamtą laską. Widziałam twoją rozmowę, człowieku. Chcesz się poskarżyć na temat kontraktu medycznego, który podpisali ci koloniści Sferos? Lepiej sobie idź. Twoje życie i tak jest krótkie. Nie marnuj tego czasu na zawracanie mi głowy. Jaka nieprzyjemna. Dlaczego się tak upieracie przy tych testach? Do czego mogą wam się przydać? To już nie jest twoje zmartwienie. Podpisano zgodny z prawem wiążący kontrakt. Reszta nie ma znaczenia. Wy wszyscy, ludzie, Turianie, Salarianie, zjawiacie się na naszej planecie, a potem narzekacie, że nie odpowiadają wam nasze prawa. Galaktyka byłaby o wiele lepszym...